Siema widzowie, z tej strony ja tester Kołpaker i dzisiaj robimy poszukiwania kołpaków i widzę już pierwszego. Tam. Pierwszy. I to chyba jest metalowy sprinter. Tak, to jest metalowy sprinter. To jest metalowy sprinter. Mam już takiego w kolekcji, ale biorę go. Lecimy dalej szukać. Dobra, znalazłem coś jeszcze. Tutaj mamy dykielka od Renault, bo nie ma znaczka. Nie ma znaczka, ale biorę. I tam widzę, no właśnie, kawałek kołpaka. Szukałem tutaj właśnie tego kołpaka, reszty, ale nigdzie nie widziałem. Nie wiem po co biorę to, nie wiem po co to biorę. Biorę, i dekielka biorę też, przyda się. Lecimy dalej. Idąc sobie tędy, zauważyłem tu kołpaka, tu przy słupku. Czy to jest unis? Tak. Kurczę, rozwalony, ale jak wziąłem tamtą połówkę, to co też biorę. Lecimy dalej. Czy ja widzę dwa w jednym? O tak, widzę dwa w jednym. I jakie tu mamy kołpaki? Co my tu mamy, co? Seicento. Bierzemy. I co tu jest jeszcze? Peugeot. Bierzemy te dwa i lecimy dalej. Hej widzowie, nie wiem czemu nie włączyło mi się nagrywanie, kamera mi się nie włączyła jak znalazłem te rzeczy, ale pokażę wam je teraz. Znalazłem taką nakrętkę od kołpaka, oczywiście wziąłem. Znalazłem znaczek od Peugeota, tak, znaczy to jest naklejka. Unisa z naklejką Opla, popękanego, ale wziąłem. I mojego pierwszego przepięknego Chevroleta. Może jest tu pęknięty i może jest tu pęknięty, ale i nie ma zawiasu, znaczy tych, co trzymają ramę w ogóle, ale to jest nieważne, to jest mój pierwszy Chevrolet, bardzo się cieszę, że go znalazłem i nie, to nie jest naklejka, to jest fabryczny znaczek Renault. Dlatego znalazłem jeszcze taką połamaną tabliczkę Fiata z Polkaru. O, takie coś, tu jest pęknięte, ja to będę klejem na gorąco sklejać, tu sobie skleję i będzie to tak wyglądać mniej więcej. Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę motywuje mnie do nagrywania następnych poszukiwań. Jeśli pod tym filmem będzie 20 łapek w górę lub więcej oczywiście, to jeszcze może nawet w następnym tygodniu pojadę na poszukiwania kołpaków i oczywiście będę to nagrywać. Dziękuję wam za oglądanie, to dzisiejsze były poszukiwania, żegnam was, pa!